dzisiejszym odcinku będę udawać niedawno co przywróconego na wyspę Fortnite bossa Darth Vadera. A jeżeli ten film wam się spodoba, zostawcie łapeczkę do góry i subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. A my lecimy już, no, udawać tego bossa. Dobra, no i co widzowie, tak jak przed chwilą wam mówiłem, będę udawać bossa Darth Vadera, który został właśnie przywrócony na tę wyspę. Widzowie, właśnie, zacznę już od tego. Przepraszam, że nie było w majówkę w ogóle całą praktycznie dzisiaj jeszcze, gdzieś kiedy to nagrywam, jest niedziela i raczej to wrzucę dzisiaj, ale przepraszam, że przez całą majówkę nie nagrywałem, ale byłem na wyjeździe i za bardzo no, nie mogłem dla was nagrać nic, więc strasznie przepraszam, postaram się nadrobić, a tak to, no to lecimy po Darth Vadera. No i dzisiaj będziemy go udawać, tego bossa. Oczywiście teraz niedawno co właśnie wszedła ta aktualizacja Star Warsów, ja jestem szczęśliwy oczywiście. Po prostu, dlatego że no wszedł no znowu kolabo jest z nimi. Więc no ja już ugrałem skinka, wszystko mam, emotkę, wszystko mam. Więc od razu lecę na niego, zbiorę szybko jakiś lód, no bo nie polecę na niego tak od razu, no bo tak to by mi miało łatwo śmierć, więc no trochę będzie ciężko. A właśnie widzowie, chcę ogłosić jedną sprawę, która już wolę jednak wcześniej uważałem, że jednak dobrze, że prowadzę wiele takich różnych serii z różnych gierek, ale już sobie przemyślałem wszystko w głowie od początku do samego końca. Dobra, wracając. Widzowie, kończę wszystkie, podkreślam, wszystkie możliwe, kończę wszystkie możliwe serie związane z innymi grami niż Fortnite, tam jeszcze napisałem do was oczywiście na ankiecie o Robloxie, a Robloxa na razie nie mam zamiarów usuwać, bo tak szczerze, no muszę sam przyznać, że mało wykorzystałem potencjału Robloxa. No i jakby chcę jeszcze wykorzystać ten potencjał Robloxa, a tak to inne gry, jak już Spider-Man, raczej możliwe, że się już nie pojawią na kanale Jedi Fallen Order, nie pojawią się, bo chcę już raz na zawsze już lecić z normalnymi takimi giereczkami, które zazwyczaj gram. Minecrafta, szczerze jeszcze muszę pomyśleć nad Minecraftem, bo to jest dla mnie ciężka decyzja trochę, ale myślę, że raczej nie będę nagrywać z Minecrafta. O, na Robloxie właśnie, więc no mam nadzieję, że uszanujecie to, że raczej no nie chcę ciągle tak trochę losowo tak różnych serii nagrywać, więc dlatego właśnie jeden Vader, a to w ogóle jest ten Darth Vader? Jest, dobra, kurczę, ja z nim nie walczyłem tak długo. A ja z tobą walczę. Pamiętam oczywiście o możliwości budowania. Dobra, ja chwilę muszę odwrót. Bo ja muszę serio się podleczyć, on mnie mega obił. Ja tu z daleka go muszę lekko. No nie, ty gdzie? Gdzie na typie? Nie, podkop! Jezu, jakie ja mam! Nara. Wale! Ja dawno mieczami się z nim grałem. Masz? To ja jestem twoim władcą, typie.
Pal śmiało. Przeciętna wylot. Dobra. Oczywiście będą mieć takie rzeczy jak pompa, widzowie i to. No i ten miecz, no bo w sumie to jest główny atut Vadera. Jego w sumie główna broń, z której korzysta zazwyczaj. Więc no tylko nie umiem, nie mam umiejętności mocy, bo Fortnite nie... O, Czubakę też sobie wezmę. A, bo Fortnite tej aktualizacji nie dodał ich, tylko no... Na mnie ta aktualizacja lekko na minus wychodzi. Ale samo to, że dodali nową broń jak ten... ta kusza łukich jest spoko. Jezu, jak ja dawno nie mogłem tak pomachać mieczem, dobra. Nieważne. Postaram... A oczywiście widzowie, jak pójdzie strefa, no to ja już, wiecie, no będę musiał pójść, no i normalnie pogram. Dobra, udajemy. Proszę, żeby jakiś w tej gierce był typek, który będzie chciał pójść na tego Vadera. Mam nadzieję, że ktoś się nie skapie, że tu szturmowców nie ma, no bo, no rozumiecie, no szturmowcy, no wiecie, atakują, ale gdyby nie atakowały, gdyby to były normalnie NPC-ty dostępne, to byłbym akurat zachwycony, bo jakby, o nie, ja tu pootwierałem parę rzeczy po zabiegu, nie, to widać, że ja tak lubię. Dobra, ale nieważne, może ktoś się nie skapnie, będzie na tyle głupi. Dobra, idziemy. Kurczę, ale jak ja dawno nie miałem okazji w Fortnite, mam na myśli, tak pomachać takim fajnym, takim po prostu mieczem. Ale gorąco dzisiaj, 20 chyba 7 stopni. Ej, akurat jako Darth Vader jestem w strefie. Dobra, czekajcie. Ja tu wezmę, pozabieram jakieś rzeczy. Szybciutko, wiecie, żeby nie było widać, że ktokolwiek tutaj był. A w sumie widać po tym. Dobra, jakiś zakup zniszczę. Kurczę, widać to tu. Tu znajmniej... No nie, jak ja to zbuduję, to tym bardziej będzie, że ktoś tu był. Dobra, uznajmy, że to było zabudowane, wiem, że... dobra, lepiej nic nie. Dobra, udajemy! Właśnie, wiecie co mnie widzowie wkurza? Jedna najbardziej rzecz w tym bossie. Bo wiem, że on teraz w tym rozdziale chyba, tylko w tym, jakby ma dostępną swoją lokację w jednym miejscu głównym, ale wkurza mnie to, że zamiast no, Fortnite dodać główną lokację Vadera, to dodają takie, wiecie, małe bazy i to jest takie nudne, bo nie chce się nikomu iść na drugi koniec mapy. Mam nadzieję, że się ktoś na to nabierze. Właśnie, wracając już do tematu, jeżeli chodzi o Roblox, bo pisałem do was na ankiecie, czy byście chcieli Robloxa, czy nie. No i to jest dla mnie problem, no dylemat jest dla mnie, bo zdania są podzielone, tak totalnie, no jakby jedna, druga chce, a
Połowa osób chce, a połowa nie chce. I to daje mi dylemat, więc proszę widzów wszystkich, którzy teraz to nagranie oglądają, o zadecydowanie w tej ankiecie, czy chcecie na powrót do Robloxa, no bo ja dawno odeszłam od Robloxa z powodu po prostu, że słabo mi się go nagrywało, a nie miałem co w Robloxie robić, ale tak jakoś mi się zachciało trochę. Nie no, bez jaj, no. No ja nie będę przez połowę odcinka tak sobie chodził i gadał. No zobaczymy, jaka nam strefa daje, bo ja tutaj będę cały czas, aż... O. Napiał się chyba, nie wiem. Napiał się, bo mnie nie atakował. Zabrał się ktoś, let's go! Jest! Zabrał się ktoś, no bo widział mnie! No chyba sami przyznacie, no widział mnie! No i jakby on nie atakował. Więc albo wiedział, że robi jakiś challenge, albo po prostu był... No nie wiedział po prostu, ale... Let's go! A widzowie, też piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym robił więcej takich challenge, że pod jakiegoś bossa się ten podszywam, czy coś takiego. Co nie podszywam, no, że udaję bossa jakiegoś. Ale raczej nie będzie takiego odcinka aż do nowego sezonu, no bo ludzie raczej wiedzą teraz, że te bossy mają tam, wiecie, że trzeba najpierw tę statuetkę i to jest najgorsze. Znaczy może ktoś się nabierze. Dobra, strefę! Ej! Ej, mega dobry mecz mam! Mam strefę! Dobrze, może pójdę lekko dalej. Dobra, strefa będzie. Dobra, nie, ja mam takie szczęście do strefy. Ta gra jest akurat serio moim szczęściem największym. Dobra, lecimy. Ej, w sumie dobrze, że ja tu pobudowałem, bo ktoś mógł pomyśleć, że wejdę dla niego, był za nocny. No i że wiecie, że sobie poszedł. Ale mamy pierwszą stronę, się udała. O, wyspa się raz niedaleko, ale tak jak powiedziałem, ja czekam, aż dopóki mi strefa nie za... aż dopóki mi ten strefa do mnie tu nie dojdzie, a jeżeli, no, dojdzie, no to idę stąd po prostu. No bo wiecie, nie będę specjalnie dodać strefy. Ej, cały mecz tak zachodzę! Cały mecz sobie tak wchodzę i zabiłem typa jakiegoś. O Jezu! Cały czas tak chodzę sobie. Dobra, za 15 sekund chyba strefa dojdzie. Nie, ona ruszy, ruszy. Będzie chyba od... Kiedy do mnie dojdzie tam strefa, to będzie nowa strefa. A właśnie też piszcie w komentarzach, że jakbym już chciał wracać tak totalnie do Robloxa, czy coś, to piszcie, co byście chcieli, żebym nagrywał. Czyli przykładowo tajkuny, symulatory, różne takie rzeczy. Kurczę, kura ciągle... Przez całą grę ta kura, tak samo jak ja, to jest ona ciągle ta kura. Thank you.
wychodzę. O nie, ja ly kliknąłem, Jezu. Ja przypadkowo anulowałem tę emotkę, bo ja chciałem kliknąć mapę. Już kliknąłem, ale klikałem ly, bo chciałem zamknąć mapę. Pod M mam mapę. I chcę zobaczyć, czy... Dobra. A to strefa taka wolna, że ona do mnie 10 sekund będzie pić? Dobra, medalion ciągle tam sobie. Dobra, nie mamy strefy. No ale nie, zostaniemy tu jeszcze, tylko jak strefa nadejdzie. Jak już strefę będę mieć na wyspie, to ja idę. No bo jakby nie chcę zginąć, a chciałbym jednak, żeby powiódł się ten challenge. Już w sumie to nie wiem, czy to mogę nazwać challenge'em, ale... O nie, anulowałem. Za szybko chciałem pochodzić. Jezu, jak dobrze, że ja w tamtym sezonie jeszcze grałem w ogóle w tę grę. Naprawdę. Kiedy ja zobaczyłem Darth Vadera wtedy, po raz pierwszy, coś tak kurczę sobie w głowie mam. Dobra, idę na babki na Expa i spamię jak najwięcej, żeby go wbić. Cztery osoby, łatwo, trochę łatwo. Jakby ja miałem zamiar wprawić. Strefa w sumie wolna jest. Dobra, dotarła już na wyspę. Dobra, musimy iść już, widzowie, bo... No to już... A akurat mam tu lunchpada, więc ten... Stworzę sobie, bo tu może być... W sumie nie mam metki. Nie wiem nawet, czy ja będę tu nie mogę. Dobra, ale przez bardzo długi czas udało mi się naprawdę tu wytrwać. Mam epicką pompę, przeładuję sobie w ogóle ją. Ja nie miałem jej w sumie przeładowanej, co jest dziwne. Jezu. Szkoda, że nie ma jeszcze innych kolorów mieczy, tylko jest czerwony. No może dodadzą jeszcze. A! Ej, tam się bije jeszcze! Ktoś tam, szturmowcy pewnie z Czubaką. Czy z kimś? A z kimś? O, dobra, nie! Jak ja walnąłem z tej kuszy typa, to... O, rifta mamy, let's go! Przez całą gierkę sobie siedziałem tak po prostu. Chodziłem w tej wewte. Ale ta kusza jest mocna, naprawdę mega mocna jest. Fajnie, że z niej można tak różnorodnie strzelać, że nie trzeba aż tak ładować. Albo w ogóle strzela się od razu jak z tego E11 karabinu. Na blaster to jest. Karabin blasterowy 11. Nie, moją wyspę jest zdalali. O, 88, poziom. Dobra, ja się tu trzymam strefy. Cztery osoby są. Kurczę, tylko gdybym może zadał w głowę, ale nie wiem, ile by to zdało. Może gdybym zadał w głowę, to może bym go zabił tego typa. Bo wiecie, 200 czy coś, ale dobra. Na pewno mu kebab. O, w ogóle, on nie miał kebab pewnie. No i minus 30 HP to raczej 70 HP mu zostało. Tu pewnie typy będą się bić, bo tu ja widzę medaliona jednego. Ale tak to? Nie, z góry Olimp on jest. Nie! Czekajcie. A dobra, tylko dwa, to jest typo z dwoma medalionami, bo tutaj dwa są jeszcze w strefie. Ze światów jeszcze z tych, z tego, postępnych przejść, dobra. A to ja tu chwilę pokampię.
posiedzę, no bo przy strefie jestem, nie mam co robić. Nie, super, ja idę specjalnie, żeby jakby ze strefą, po to, żeby wracać się potem. Nie, bo kocham te strefy w Fortnite'cie, kocham je. Ja muszę się nauczyć, że jak ja rzucam tym mieczem Darth Vadera i komuś zadaję, to że sobie mogę szybko zmienić broń, by kogoś właśnie zaatakować, a ja z przyzwyczajenia jakby nie zabieram. Jakby mi o to chodzi, tylko mam na myśli, że nie biorę broni, tylko trzymam ten miecz, żeby on jeszcze wrócił. Jakby on wrócił ogółem, ale to nie wiem. Trzy osoby, let's go, lecimy. O, medalionistę ktoś zabił! Kurczę. Szaczku będę chwilkę. Najgorszy możliwy gracz będę grać. A bo trzy osoby zostały, tylko ja, no i typek, no i inny typek. Dwie osoby zostały, no bo licząc mnie to będą trzy, no ale tak to dwie już zostały tylko. Licząc tego jednego medalionista, którego tam widzę, tylko gdybym miał snajpę. Ale tu jest ten typek. Chyba bot jest. Czemu ja miecz świetlny wyjąłem? A bo ja mam pod tym, Jezu. To wiem przynajmniej, gdzie są te dwie osoby. Jeden medalionista, nie wiem, czy jest tak do końca w strefie. Wiem jedno, że do mnie pójdzie strefa. I wiem, że gdzieś jest tutaj może ten typek drugi bez medalionów. Żeby mi wbił tu do krzaka, bo to byłoby takie... Nie, ale gdyby nawet mi z pleców zrobił. O, widzę! Tam jest. To jest ten chyba nie medalion lub medalion. Nie medalion. Kurczę. O! Nie. Muszę iść. Dobra, panowie! Rozegramy to pokojowo. Jak mężczyźni. No jak mężczyźni miałem na myśli. Według! A to brakiem. O! Jezu no, typie, co tak agresywnie? Stop przemoc! No nie! Nie, on mnie skolapsuje. Dobra, nie, ja jestem głupi, ja mam 0 IQ, no naprawdę, nie wierzę. 0 IQ. Jezu, typo się flexuje, że ma tyle koron. Najgorszy możliwy typ gracza. Typ, który flexuje się wszystkim. Dobra, więc widzowie, mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. Zostawcie łapeczkę do góry i subskrybujcie mój kanał ze dzwoneczkiem. A my lecimy, no już... z końcem odcinka. Nara!